15 dzień dobry. To na razie tu, bo mi pan zaprosił, mamy podawkę. Tak, przepraszam, ale nie jechałem samochodem tutaj, gadam się z nim. Okej, okay. Szanowni Państwo, informuję, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka do projektu uchwały nr 2 przez 346 przez 2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprawdzę, czy tu wszystko pod względem formalnym jest ok. Numer 2. Okej, okay, wszystko nam się tu zgadza. Poprawka ma następującą treść. Paragraf drugi otrzymuje nowe brzmienie. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Dopisuje się paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie trzecim uzasadnienia po słowie jadących literę W zastępuje się Z. Poprawkę podpisał pan radny Andrzej Jończyk. Szanowni Państwo, otwieram teraz dyskusję, a następnie będziemy głosować zgodnie z regulaminem. Najpierw poprawkę, a później projekt uchwały, bądź to po przyjęciu, bądź po odrzuceniu poprawki. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę podnieść rękę. 16. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Zatem przechodzimy do głosowania druku projektu, będącego projektem uchwały, ale już z uwzględnieniem treści, które przyjęliśmy przed chwilą poprawką. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały oczywiście w wersji z poprawką został przyjęty. Druk numer 3 przez 360 przez 2013 jest to projekt autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana radnego Tadeusza Murzyna, pana przewodniczącego proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 3 łamane przez 347 z 2013 roku Rady Dzielnicy Przysiągi jest od 28 maja 2013 roku w sprawie korekty uchwały numer 15 łamane przez 190 2012 roku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanej przez Radę Dzielnicy 10 Słuszewice do realizacji w latach 2012-2013. Ustawa prawna, paragraf pierwszy. Zmniejsza się o kwotę 63 tysiące złotych środków przeznaczonych na finansowanie w roku 2013 zadania inwestycyjnego prowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej oraz do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2013-2014 pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Kostrzewskiego Zagaje z kwoty 251 tysięcy na kwotę 188 tysięcy złotych. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk. Numer 4 przez 348, również jest autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 4 łamane przez 348 2013 Rady Dzielnicy 10 Słuszewice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przesunięcia środków zadania inwestycyjnego umieszczonego na liście zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2013 rok do zadań bieżących umieszczonych na liście rankingowych zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Środki w wysokości 63 tysiące pozostałe po przetargu zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Kostrzewskiego Zagaje umieszczonego na liście zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2013 rok
przenosi się do zadań bieżących umieszczonych na liście rankingowej zadań powiązanych z zakresu prac remontowych, dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Druk numer 5 przez 349 przez 2013. Jest to projekt autorstwa Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej. Na referenta wskazano pana radnego Zbigniewa Kaperę. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała numer 5 łamane przez 349 łamane przez 2013 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy 10 Słoszowice na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok. Pierwsze przygotowanie. Nie, panie radny, przerwę panu. Uchwała nie wchodzi z dniem podpisania, tylko z dniem podjęcia. Podjęcia napisu. Przepraszam, dobrze. Przepraszam. Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok. Pierwsze. Przygotowanie propozycji i opiniowanie podziału środków w ramach zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok. Drugie. Monitorowanie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Trzecie. Współpraca z zarządem w celu optymalnego wykorzystania środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy 10. Czwarte. Spotkanie komisji z przedstawicielami jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Piąte. Monitorowanie realizacji zadań priorytetowych ustanowionych przez Radę Dzielnicy dotyczących dofinansowania zadań z zakresu zdrowia pomocy społecznej granty. Szóste. Monitorowanie zadań z terenu dzielnicy 10 umieszczonych w budżecie miasta Krakowa z zakresu zdrowia pomocy społecznej. Siódme. Opiniowanie wniosków o zawarcie umów najmu lokali będących w zasobie gminy miejskiej Kraków. Ósme. Udział w spotkaniach dotyczących szeroko pojętej ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, jeśli nie ma chętnych dyskusji, to chętny jestem ja. Informuję, że w moim odczuciu punkt 5 planu pracy zawiera błąd, gdyż każda komisja naszej Rady może działać tylko i wyłącznie kompetencje sięgają naszej Rady. Tak więc punkt 5, monitorowanie realizacji zadań priorytetowych ustanowionych przez Radę Dzielnicy, to nie każdą dowolną Radę Dzielnicy, lecz tylko wyłącznie Radę Dzielnicy 10. W związku z tym zgłaszam poprawkę, która brzmi następująco. Poprawka do projektu uchwały nr 5 przez 349 przez 2013 z 29 maja 2013 roku polegająca na dopisaniu słowa litery lub litery, tak? 10 w punkcie 5 posłowie dzielnicy. Zgadza się, tak. Taką też poprawkę będziemy teraz głosować, ponieważ nie było chętnych dyskusji, przechodzimy, chyba że ktoś chce dyskutować nad tematem, nad samą poprawką. Tylko nie litery, tylko... Liczby. Liczby, liczby. Nie litery. No ja bym tu raczej nie mówił o liczbie, raczej chodzi o słowo 10. Bo można słowo 10. Tak czy siak chodzi słowo... Jak się pisze 10 literami, to literami, ale jak się pisze dziesiątkę, czy to taką, czy to taką, to jest liczba. Jeśli już to nie liczba, tylko cyfra. Cyfra to jest 7, 8, a 10 to już jest liczba. Na przykład w rzymskiej to są cyfra. A w przypadku 10 rzymskiej. Zróbmy to, dobra. Czy piszemy tak, czy piszemy tak. Poprawmy to. No ale to jak sądzę, tutaj akurat tak się chodzi o dziesiątkę rzymską, że x na tym to cyfra. To jest cyfra, a nie liczba, a nie... Model. Ale to nie jest cyfra, liczba to jest. Proponuję napisać Słoszowice bez X. Ja proponuję, ja mamy koleżankę, która jest matematykiem, że ona rozczyta. Ale to wiadomo. To. Znaczy ja powiem tak, jeżeli ktokolwiek się nie zgadza z tą poprawką, to niechaj głosuje za jej odrzuceniem. To jest liczba, czy jeżeli się nie zgadza z tą poprawką, niechaj zgłosi swoją poprawkę, będziemy głosować. Natomiast w tej chwili dyskusja nad poprawką jest bezcelowa. Zatem przechodzimy do głosowania i głosujemy za jej przyjęciem lub odrzuceniem. Jeśli ją odrzucimy, wtedy czekamy na kolejne poprawki. I tak zgodnie z procedurą postępujemy. Ale co piszemy? Liczba czy litera? Nie, tak jak została poprawka. Poprawka brzmi.
dopisane słowa, litery, 10 w punkcie, 10 rzymskie, w punkcie 5 posłowie dzielnicy. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Nie ma. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka została przyjęta w tym brzmieniu, jak to zaproponowałem, ale dobrze, że dyskutowaliśmy. Teraz przechodzimy do zagłosowania nad całym projektem uchwały z uwzględnieniem tej poprawki, którą przyjęliśmy momentem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Ja tutaj formuję dla formalności, to jest słuszna podpowiedź, że w tej chwili procedujemy już wszystko w gronie 15-osobowym, gdyż pan radny Waldemar Domański nas opuścił, ale ilość głosów się oczywiście zgadza. Druk numer 6, to jest 350. Dotyczy projektu autorstwa Komisji Edukacji. Na referenta wskazano pana radnego Balickiego. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 6350/2013 Rady Dzielnicy 10 Słaszowice z dnia 29.05.2013 roku w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych szkół podstawowych i na Zupice Szkoły na 2013 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zmienia się nazwę zadania powierzonego umieszczonego w puli zadań inwestycyjnych Szkoła Podstawowa nr 134 ulica Kuszyńska 46. Projekt i wykonanie placu zabaw dla najmłodszych kwota 57 tysięcy na Szkoła Podstawowa nr 134 ulica Kuszyńska 46. Projekt i wykonanie placu zabaw dla najmłodszych z możliwością realizacji w ramach programu Radosna Szkoła. Kwota 57 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Ale dyskusja się nie odbędzie, ponieważ chętnych do niej nie ma. Zatem zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy punkt 4 dzisiejszego porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Do punktu 6. Przeznaczony, nie wiem jak to ująć, przewidziany do wystąpienia jest pan radny dzielnicy trzeciej Wantu, ale w tym przy punkcie 5. Pan wpisał w mailu, że prosi o wystąpienie w punkcie 6. Więc poczeka pan na punkt 6. Zgodnie z pańskim życzeniem. Ale teraz w punkcie 5 zapytuję pana Klementowicza, jeśli dobrze rozumiem, czy chce się wypowiedzieć, czy zabrać głos podczas dzisiejszej sesji, czy też nie? Na tą chwilę nie, dziękuję. Okej. Okay. Jeśli tak, to czeka możliwość w punkcie 6. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w punkcie 5, omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski? Nie ma. Zatem ja w ramach spraw bieżących przytoczę Państwu fragment korespondencji, jaką otrzymaliśmy. Szanowni Państwo, informacja z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa. Odczytam. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi rad i zarządów dzielnic, które odbyło się 31 stycznia 2013 roku, w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Drugiej Grzegórzki ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się w siedzibie dzielnicy 15 Mszczejowice, a propozycje tematów uprzejmie proszę przesyłać na adres mailowy do dnia 10 czerwca 2013 roku. Jednocześnie odmieniam, iż o dacie planowanego spotkania i porządku obrad zostaniecie Państwo poinformowani podrębnym pisem. Z poważaniem dyrektor kancelarii pani Beata Kowalska. Ja tak jak zawsze informuję Państwa radnych, że z przyczyn organizacyjnych do dnia 6 czerwca proszę wszystkich chętnych o przysyłanie do rady, na adres naszej rady, propozycji tematów, które prześlemy w wymaganym terminie, ale nie do 10, tylko do 7. My już 7 czerwca prześlemy te tematy do kancelarii. Zatem umawiamy się 6 czerwca, godzina 23.59.59, ostateczny termin przysyłania mailem na adres rady Państwa.
Kolejna rzecz tutaj dotycząca zmiany statutu miasta Krakowa w części dotyczącej jednostek pomocniczych, a więc w części dotyczącej rad dzielnic. Zapisy paragrafu 7 uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Krakowa rozszerzają możliwość uczestnictwa państwa przewodniczących w posiedzeniach wszystkich komisji przewodniczących, czy przewodniczących rad dzielnic, komisji Rady Miasta Krakowa. Dotyczące zapisy wyłączały w tym względzie komisję główną, rewizyjną i dyscyplinarną. Obecnie wprowadzono zapis mówiący, że radnemu wybranego z obszaru dzielnicy przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w sprawach dotyczących właściwie terytorialnie rady dzielnicy. Pozwalam sobie również zwrócić Państwa uwagę na zapisy paragrafu 50 ust. 4, 5 precyzujące tryb przekazywania informacji Rady Miasta o sesjach Rady Dzielnicy. Kto chciałby się zagłębić w tajniki poszczególnych zapisów, które zostały zmienione w statucie, zapraszam do naszej rady, przepraszam, do biura naszej rady. Pan Adam Kahn udostępni Państwu radnym szczegółowe zapisy. W każdym razie zmieniona jest procedura. Warto się z tym zapoznać, może mieć to dla nas, może mieć to dla nas znaczenie. Szanowni Państwo, każdy z Was otrzymał, ale ja też odczytam zgodnie z prośbą obecnego tutaj radnego pana Łukasza Wankucha, radnego dzielnicy trzeciej. Zapraszam na pierwsze spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Krakowskich Radnych Dzielnicowych, które odbędzie się 3 czerwca o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, osiedle Centrum E10. Z wyrazem szacunku Łukasz Wankuch, radny dzielnicy trzeciej, numer telefonu. To każdy z Państwa już ma na swoim mailu. Kolejna rzecz, tym razem korespondencja otrzymana z parafii rzymskokatolickiej powiązanej Opatrzności Bożej. W imieniu parafii powiązanej Opatrzności Bożej w Krakowie Słoszowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających przy naszej parafii, zwracam się z prośbą do Rady i Zarządu Dzielnicy 10 o aktywne włączenie się w organizację festynu 14 parafiady Słoszowice 2013 pod hasłem Kto wierzy, nie jest sam. Termin parafiady 15-16 czerwca 2013 roku, godzina 14:23 oraz niedziela 14:30-23. Program parafiady przewiduje oprócz zawodów sportowych występy zespołów muzycznych z zawodu tanecznego. Zwracając się z prośbą, serdecznie zapraszam do udziału i wspólnej zabawy Zarząd Dzielnicy Miasta Krakowa, Słoszowice. Podpisano w imieniu organizatorów ksiądz Józef Palenica, proboszcz tejże parafii. Oczywiście zaproszenie należy rozumieć jako zaproszenie dla wszystkich Państwa radnych i tym samym to zaproszenie Państwu przekazuję. Przypominam, że bodajże w kwocie 4000 zł, albo 5000 zł z naszego budżetu jest to połączone, 4000 zł jest to połączone współfinansowanie. Szanowni Państwo, kolejna rzecz, prośba od pana Tomasza Zatura. Jestem studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Historycznego, przygotowuję pracę na temat miejsc pamięci ofiar z lat 1939-1945. Interesują mnie wszelkiego typu informacje na temat miejsc pamięci, pomników, tablic pamiątkowych ofiar okupacji hitlerowskiej z lat 1939-1945 oraz II wojny światowej. Oczywiście zebrałem sporo kiedyś materiałów i informacji, ale może Państwo byliby skłonni do wskazania mi miejsc na terenie dzielnicy, ewentualnie materiałów, które pomogłyby mi w powyższym temacie. Z poważaniem, Tomasz Zapiór. Powyższy e-mail został wysłany do wszystkich biur rad dzielnic w Krakowie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się w to zaangażować, pomóc, temat jest bardzo ważny. Adres mailowy jest dostępny w Radzie Dzielnicy, u Pana w Kancelarii Rady Dzielnicy. Proszę się włączyć, gorąco Państwa namawiam, tę prośbę popieram. Kolejne pismo od prezydenta miasta Krakowa do pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera. Dotyczy wszystkich rad dzielnic. Pismo jest bardzo długie, zatem odczytam jakby ten akapit, który jest najważniejszy. W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 27 marca 2013 roku pismo pana przewodniczącego, to jest pana Bogusława Kośmidera, w sprawie rozdziału środków na wydatki inwestycyjne i bieżące dzielnic miasta Krakowa uprzejmie informują. Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu jest wniosek jednostki realizującej na zadanie inwestycyjne czy też bieżące. Przesunięcie środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące będzie możliwe tylko wtedy, gdy wartość zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu będzie stanowiła ponad 35% całości środków przeznaczonych na zadania dzielnic. Zasadne się wydaje zachowanie podziału środków finansowych w podanej wysokości także w roku przyszłym.
czym, jak to należy rozumieć? My dziś podjęliśmy taką uchwałę o przesunięciu środków bieżących, znaczy inwestycyjnych do bieżących. Przy czym tutaj warto pamiętać, że nasza Rada Dzielnicy jest liderem, nie tylko liderem, nie tylko zdecydowanym, ale wręcz przygniatającym liderem pośród wszystkich Rad Dzielnic Krakowa pod względem ilości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Tak więc miejmy nadzieję, że te uchwały zostaną zrealizowane, które dziś podjęliśmy. Miejmy nadzieję, że pan skarbnik zechce je zaakceptować. W każdym bądź razie mamy się czym chwalić, bo niektóre rady dzielnic mają problem, ażeby osiągnąć wskaźnik 35% na inwestycjach, a my mamy ten wskaźnik odwrócony. Nie 35 na inwestycjach, ale 35 mamy na bieżących, a 65 mamy na inwestycjach. Jesteśmy, jak powiedziałem, zdecydowanym, wręcz niebywałym liderem w tej klasyfikacji pośród wszystkich 18 rad dzielnic w naszym mieście. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o wyciąg z korespondencji. Pozostałą korespondencję otrzymaliście państwo, jak zawsze, do poszczególnych komisji. I tym samym przechodzimy do punktu 6, to zaświadczenia i komunikaty. Tutaj ja pozwolę sobie zacząć. Szanowni państwo, informuję, iż zwołuję 34. sesję Rady Dzielnicy 10. Sfoszowice na 5 czerwca 2013 roku na godzinę 19 w siedzibie Rady Dzielnicy 10 przy ulicy Inicjatywnej Lokalnej 5. Porządek obrad. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu dzisiejszej 33. sesji. 4. Projekty uchwał Rady. 5. Omówienie spraw bieżących, dyskusje i wolne wnioski. 6. Oświadczenia i komunikaty. Tyle z mojej strony. Można. Godzina 19.00. 5 czerwca, godzina 19.00 w siedzibie naszej Rady. Tu dzisiaj znajdujemy. Tyle z mojej strony. W tej chwili oddaję głos panu radnemu Łukaszowi Wantuchowi. Proszę bardzo. Dzień dobry, Łukasz Wantuch, radny trzeciej dzielnicy. Przepraszam za spóźnienie, ale jechałem godzinę od zalei 29 listopada do państwa. Są straszne korki. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za możliwe przedstawienia idei stowarzyszenia na sesji państwa dzielnicy. Stowarzyszenie Krakowskich Radnych Dzielnicowych. O co chodzi w tym stowarzyszeniu? Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą słabą. Często nasz głos jest niesłyszalny, po to, że jesteśmy lekceważeni przez różne instytucje miejskie. I chodzi o to, żeby z tych 372 radnych stworzyć jeden silny organ. Organ, który nie będzie konkurencją dla konwentu przewodniczących, ale będzie głosem radnych z różnych dzielnic. W tym momencie mamy już 26 członków, którzy zapisali się do stowarzyszenia. Państwa dzielnica jest ostatnią, którą odwiedzam w tym miesiącu. Wcześniej odwiedziłem wszystkie pozostałe. Mamy się zajmować dzielnicami. Sprawami związanymi z dzielnicami, ale również sprawami, które czasami będą wykraczać poza te sprawy. To ma być stowarzyszenie ponadpartyjne, czyli grupujące radnych należących do różnych partii politycznych, ale również do radnych niezależnych. Dwie przykładowe kwestie, którymi moglibyśmy się zajmować. Pierwsza kwestia to są sołectwa. Rada Miasta Krakowa wprowadziła do statutu zmiany i jest możliwość stworzenia sołectw. Będzie to miało wpływ na dzielnice, w których będą sołectwa, ale również na dzielnice okalające. Będą zmiany na pewno w granicach dzielnic. Pytanie brzmi, jaka jest opinia rad dzielnic? Czy my jesteśmy za, czy my jesteśmy przeciw? Druga rzecz, wybory do rad dzielnic. Czy wybory do rad dzielnic powinny się odbywać równocześnie z wyborami samorządowymi, czy powinny się odbywać osobno, a być może na przykład kadencja rad dzielnic powinna wynosić 5 lat i wybory do rad dzielnic powinny być połączone z wyborami prezydenckimi, które będą się w roku 2015. To są przykładowe tematy do dyskusji. Każdy z członków stowarzyszenia będzie mógł zgłosić własny temat. Będziemy się spotykać raz w miesiącu, dyskutować i jeżeli przekona pozostałych w drodze głosowania, będziemy wtedy wystosowywać uchwałę. Głosowania będą tajne. To jest jedna z podstaw. Wszystkie głosowania będą tajne. To będzie też jedna z podstawowych rzeczy różniących pracę tego stowarzyszenia od pracy rad dzielnic. Chodzi o to, żeby polityka samorządowa czy polityka realizowana w dzielnicach nie przekładała się na pracę stowarzyszenia. To ma być głos ponadpartyjny, absolutnie oderwany od jakichkolwiek układów politycznych. Druga rzecz, wszystkie decyzje będą podejmowane kolegialnie. Wszystkie uchwały będą właśnie w drodze głosowania. Będzie oczywiście zarząd, ale będzie on pełnił funkcję wyłącznie reprezentacyjną. Będziemy się spotykać raz w miesiącu. Jeżeli będzie nas odpowiednio dużo, no to być może uda się przekonać przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidra, do wypożyczenia nam sali Wyspiańskiego, czyli głównej sali, tam gdzie się odbywają sesje Rady Miasta Krakowa. Jest to duża sala. Myślę, że będzie nas znacznie więcej niż te 26 osób, które są w tym momencie. Tutaj pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 czerwca o godzinie 18. Mogą państwo zapisać się później, ale mogą też państwo zapisać się już w tym momencie. Tutaj w tym
W tej kartce znajduje się miejsce na podpis. Jeżeli Państwo teraz wstępnie zgłoszą się do prac w stowarzyszeniu, to mają Państwo dwa przywileje w stosunku do osób, które przyjdą później. Pierwszy przywilej to jest taki, że mogą brać Państwo, brać udział w pracach nad statutem. Tego 3 czerwca spotkamy się i będziemy tworzyć statut. Jak on będzie wyglądał, to będzie oczywiście zależało od osób, które zapiszą się w tym momencie do stowarzyszenia. I druga rzecz, zarząd wspomniany przeze mnie. Będziemy wybierać członków zarządu. Ci, co przyjdą później, no to będą musieli już zaakceptować istniejący statut i istniejący zarząd, a ci, co przyjdą wcześniej, zawsze będą mieli prawo do wprowadzenia zmian według swojego pomysłu. To by właściwie było na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapytam jeszcze pana Klementowicza po raz drugi i ostatni. Czy pan... Dziękuję. Na tą okej. Okay. Szanowni Państwo, czy ktoś w tym punkcie, to jest w punkcie 6, jeszcze chciałby zabrać głos, kierując pytanie do radnych 9.10? Ja może... Pan radny Kapela, proszę bardzo. W nawiązaniu, ja pytanie mam do Ciebie, odnośnie budżetu dla niepełnosprawnych na 2014 rok. Współpracujemy razem z sobą, w czerwcu mamy wiesz, te 94 tysiące. Czy będzie? No. Znaczy, jeszcze rozglądam się za tematami, które mogłyby wejść w ramach... Czy ta Miętowa, co dyskutowaliśmy, nie może wejść? Szkoła na Miętowej? Nie, nie. Okazuje się, że mieliśmy tą publikację robić. No. Okazuje się, że na piętrze nie ma szans zrobienia publikacji, bo są doczne ściany i nie można przesuwać na tym. No jeszcze będę usilnie tego, mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy, na co ewentualnie moglibyśmy te środki dać, dlatego że to są środki dla osób niepełnosprawnych i jest ograniczona ilość zadań, na które możemy dać. No właśnie. Także sprawa jest jedyne rozwiązanie, znaczy rozwiązanie, no, sprawa, która w szkołach, w których są te najazdy dla dzieci niepełnosprawnych, są porobione ubikacje na wózkach. Jedyna szkoła, która nie ma takiego wyposażenia, to jest nasza szkoła na klinach. Na ten w opadku już tak jest, w Słoszowicach jest, na klinach, w Rublowicach jest. Ja tylko dam ze swojej strony. Żeby to nie przepadło, no właśnie. Że termin rozdziału tych pieniędzy mija w czerwcu. Tak. A do obowiązków Komisji Zdrowia należy przygotowanie tego. 1 czerwca. 31. 30. No ja to coś wymyśli. No tak, nie wiem, czy będzie się sesję. Czy będzie mieć sesję. No to jest 6 do 6 kupaczacza. Tadziu, musimy się spotkać jeszcze. Czy jakieś inne tematy, szanowni państwo, radni chcieli mówić? Mówić, a ja się przypilotuję cały czas nie. Tą sprawę. Ja się no to mówię, cóż. Że tam z maszyną rozmawiam, z dyrektorem rozmawiam. Jasiu, a co pan, a zresztą do później porozmawiam. No jeszcze będziemy z Tadeuszem tutaj siedzieć. Ja cały czas tą sprawę. Wszystko. Dziękuję bardzo. A ja mam tylko jeszcze jedną sprawę. Proszę państwa, na temat ogródku wiązanowskim. Chciałbym, proszę państwa, że jak podpisujecie odbiory ogródku wiązanowskich po okresie konserwacji i utrzymania przez miesiąc czasu, gdybyście po prostu byli dokładnie pewni, że roboty na ogródku są wypełnione. Jak wygląda sprzęt na ogródkach wiązanowskich, czy nie jest uszkodzony, czy są jakieś tam braki i tak dalej. Dlatego, że firma, która utrzymuje ogródki wiązanowskie, ma w ramach własnego zakresu konserwację tego sprzętu utrzymania i naprawy. Jeśli chodzi o ogródek wiązanowski, ten drugi opatkowicak akurat to jest poza ogródkiem wiązanowskim, innej nazwy, jako to teren zielony, to wchodzi w grę. Także będzie tutaj odbiór ogródku wiązanowskich. Będą zadane pytania, czy rzeczywiście widzieliście, czy prace są wykonane. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania wszystkich tematów zamykam 33. sesję Rady 10. zwołaną na dziś, 25 maja bieżącego roku na godzinę 16.30 w siedzibie naszej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję.